powietrzu czuć już zapach wiosny, słońce świeci coraz wyżej i choć do lata jeszcze trochę czasu, to już teraz ośrodek wypoczynkowy Tręby Stare w gminie Kleczew przygotowuje się do przyjęcia miłośników Jeziora Budzisławskiego, które śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że zachęca wręcz krystalicznie czystą wodą. Staramy się, aby ten ośrodek był przyjazny dla wszystkich przyjeżdżających i wynajmujących te domki. Dlatego też co roku staramy się doposażyć w nowe domki, w nowe urządzenia, w coś, co uatrakcyjni ten pobyt nad Jeziorem Budzisławskim, jednym z najczystszych jezior w Wielkopolsce. Ośrodek położony jest bezpośrednio nad jeziorem, dysponuje własną linią brzegową. W nowy sezon turystyczny wkracza z bogatą ofertą dla wszystkich, którzy swój wolny czas będą chcieli spędzić w tym urokliwym miejscu. Ośrodek na dzisiaj dysponuje 16 domkami. Jest to 8 domków, jest 6-osobowych, czyli domki tak zwane typu brda, majki i domkami 4-osobowymi. Zwanym Miroszów i Pawilonie Murowanym, czyli ogólnie mamy około 90 miejsc noclegowych teraz na ośrodku. Mieliśmy 58, ale dzięki rozbudowie naszego ośrodka mamy na dzień dzisiejszy 90 miejsc noclegowych. Poza tym posiadamy 2 niezależne pola campingowo-kamperowe. Jedno jest na ośrodku, usytuowane przy polu namiotowym. 12 boksów namiotowych i drugie pole stworzone bezpośrednio przy plaży, campingowo-kamperowe na 12 miejsc. Poza tym dysponujemy sanitariaty zewnętrzne, zarówno damskie, jak i męskie, z natryskami. Mamy też strzechy namiotowe do korzystania dla osób będących na polu namiotowym. Obiekty noclegowe położone są w sąsiedztwie dużej piaszczystej plaży, a teren wokół porastają lasy. Należy również zaznaczyć, że w sezonie letnim kąpielisko jest strzeżone przez ratownika. Chcemy jeszcze bardziej przyłożyć się do bezpieczeństwa nad jeziorem. Zatrudnionych będzie 2 ratowników, 3 w rezerwie, czyli jeden będzie na lądzie, drugi na pomoście. Poza tym ze środków jeszcze Urzędu Marszałkowskiego w ubiegłym roku zakupiliśmy motorówkę z silnikiem spalinowym i jeszcze dodatkowo też wyposaliśmy kąpielisko w dodatkowy pomost pływający o długości 25 metrów, także kąpielisko będzie z 3 stron, można powiedzieć, zabezpieczone dla osób korzystających z akwenu, z kąpieliska. W nadchodzącym sezonie turyści korzystać będą mogli również z nowych punktów gastronomicznych. W tym celu gmina Kleczew ogłosiła już przetarg na ich prowadzenie. My nie zajmujemy się jako gmina i ośrodek sportu i rekreacji, który zawiaduje tutaj tym ośrodkiem, gastronomią i wyżywieniem naszych pensjonariuszy. Oczywiście w każdym domku jest węzeł taki kuchenny, gdzie można sobie przygotować posiłki lub też podgrzać jakieś potrawy. Natomiast również jak w latach poprzednich przewidujemy wydzierżawienie miejsc na gastronomię dla przedsiębiorców. I tutaj z zamysłu burmistrza Musiałowskiego chcemy stworzyć konkurencję, bo poprzednio te miejsca było jedno i wynajmował je z reguły jeden przedsiębiorca. Oczywiście ten, który jakby wygrał możliwość tutaj dzierżawy i wystawiania się dla kuracjuszy. Natomiast w tej chwili przygotowaliśmy 2 miejsca, tak żeby zgodnie z zamysłem wprowadzić konkurencję i wprowadzić również, co by tutaj nie mówić, uatrakcyjnienie tych terenów. Już teraz dyrektor ośrodka zaprasza wielbicieli wypoczynku nad wodą. Chcemy ruszyć od weekendu majowego. Już mamy domki w 100% praktycznie zajęte na weekend majowy i praktycznie jesteśmy
jest od weekendu majowego, jesteśmy do dyspozycji osób, które chcą wynajmować te domki. Zjawiskowa okolica, bogata fauna i flora, cisza i spokój. To głównie zachęca do odwiedzenia ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych. Ale dla tych, którzy lubią bardziej aktywnie spędzać czas, przewidziane są atrakcje. Przewidujemy w tym roku chociażby kino plenerowe. Przewidujemy postawienie namiotu kinoplenerowe z wyświetlanymi oczywiście filmami, tak, dla tutaj przebywających. Przewidujemy postawienie namiotu zabaw dla dzieci, tak żeby trochę tych rodziców odciążyć ciężką w tym roku opieką nad dziećmi, więc będą mogły w tym namiocie się pobawić z zabawkami, więc to będzie uatrakcyjniane w miarę tutaj możliwości. Oczywiście mamy też, już był w poprzednich latach zamek dmuchany, także to też była atrakcja dla dzieci, tak? Kajaki, rowery wodne. Jest tych atrakcji naprawdę sporo, tak żeby sobie tutaj w spokoju, ale też i w pewnej atrakcyjności fizycznej spędzić ten czas. Pozostaje wyczekiwać letniej aury i słonecznej pogody.